Yo, dzisiaj kolejny algorytm sortowania, który możemy wykorzystać do dzielenia danych na dwa podzbiory. Nazywa się on Flaga Polska. W następnym odcinku postaram się zrobić jeszcze jeden algorytm o podobnym założeniu, który nazywa się Flaga Francuska i dzieli on dane na trzy podzbiory. Najpierw wytłumaczę jego działanie, a dzisiaj zamiast tworzyć jakieś nieudolne animacje, to wam to rozpiszę. Najpierw oczywiście pokażę jego działanie i wytłumaczę, jak on działa. Przejdziemy sobie przez tamtego Pythona, gdzie wam to rozrysuję, a potem przejdziemy sobie do C++a w kodzie i tam też wam to wyjaśnię, jak to działa i się implementuje w C++ie. Także już przejdźmy do mojego mistrza Pythona. Dobra, mam tutaj takiego internetowego Pythona i generalnie napiszę sobie tutaj tą tablicę. Dam jakieś, nie wiem, cyferki na wielkość 45, żebyście wy to dobrze widzieli. Te cyferki będą na przykład... Nie wiem, 12, 4, czy tam 5, 4, 20. Wiecie, napiszę obojętnie jakie. Potem zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Okej, i teraz tak. Jak już mamy te cyferki, to teraz powiedzmy sobie o działaniu naszego programu. Ten nasz program, w sensie ten nasz algorytm sortujący, musi posiadać trzy rzeczy do wejścia. To znaczy, żeby odpalić ten algorytm, on potrzebuje trzech tak jakby parametrów. Pierwszy parametr to są nasze dane, czyli jak widzicie, mam tutaj tą tablicę. Drugi parametr to jest wielkość tej tablicy, no to wiadomo, tam wcześniej podajecie czy definiujecie sobie w jakiejś zmiennej, czyli też to przekazujecie. A trzeci parametr to jest granica, dzięki której sortujemy. To znaczy, jakie elementy mają być po jednej stronie, jakie po drugiej. Zrobimy sobie tutaj taki przykładowy pojemniczek, w sensie inaczej. Tutaj będą elementy po naszej lewej stronie, a to będą elementy po naszej prawej stronie. Tu już to nie patrzy, że to jest nierówne, generalnie nie o to chodzi. Naszym warunkiem będzie to, że nasze elementy po lewej stronie mają być mniejsze od 10, czyli mniejsze równe 10, czyli nasze powiedzmy x ma być mniejsze równe 10, czyli to mają być te elementy, a te po prawej stronie, to w sumie czego nie wiem, dlaczego napisałem tutaj wyżej, dobra, niech zostanie, a te po prawej stronie mają być x ma być większe od 10. I to mają być te elementy. Obieramy sobie dwa, tak jakby nasz algorytm potrzebuje dwóch zmiennych. Pierwsza to jest i zwykle to jest to i tutaj po lewej stronie i nasze j i to jest to po prawej stronie. I teraz to i zawsze równa się 0. Aha, pędzlem to robiłem. To nasze i zawsze równa się 0, ponieważ to jest ten pierwszy element. A nasze j zawsze to się równa wielkość tablicy, czyli powiedzmy nasze n minus 1. Ponieważ zawsze chcemy o ten ostatni indeks, a podajemy wielkość tablicy inaczej niż deklaruje się indeksy w tablicach, co nie? I teraz tak, kolejne co musimy zrobić, to zaczynamy nasze sortowanie. Wiemy, że nie zaczynamy sortowania, tylko że zaczynamy nasze szukanie elementu. Pierwsza iteracja naszej pętli rozpoczyna się, kiedy nasz wskaźnik i nasz j jest odpowiednio na pierwszym i ostatnim elemencie naszych danych, naszej tablicy, powiedzmy. Zacznijmy od wskaźnika i. Iteruje on po każdym elemencie, od którego zaczyna, w prawą stronę i szuka elementu, który jest większy od naszej granicy. W sensie spełnia nasze założenie. A nasze założenie jest takie, że elementy po prawej stronie mają być większe od 10. Czyli szukamy elementu, który jest większy od 10. Napotkał 12. No i super, znalazł to 12. Ale w tym samym momencie to nasze j też szuka elementu, który jest mniejszy od 10, ponieważ chcemy, żeby ten element był po lewej stronie. Czyli znalazł 2. W tym momencie wykonywana jest funkcja swap, czyli jest zamieniane to z tym za pomocą funkcji swap. I w tym momencie nasza tablica wygląda w ten sposób, że to na początku jest 2, potem jest 5. Kurczę, muszę to wszystko przepisać. A na końcu widzicie jest 12. I tak jakby to jest pierwszy obieg naszej pętli. Tu jest zerowa iteracja, a tu jest... a z tym przystępujemy do pierwszej iteracji. To jest wynik pierwszej, to jest wynik zerowej iteracji, a to jest... I tak samo to jest początek pierwszej iteracji. Ok, i teraz co jeszcze, o czym należy pamiętać, to wasze i zapisuje się w momencie tego, tak jakby znalezienia tego elementu, tak samo wasze j. Czyli w tym momencie, kiedy zapisaliście to wasze i, to nie zaczynacie od dwójki, tak jak nie zaczynacie od dwójki, bo pamiętajcie, że to i w tym momencie dalej stoi na pierwszym elemencie. Tutaj tak samo to j dalej stoi na ostatnim, ponieważ tak jakby nie zmieniło ono miejsca, bo już te elementy znalazło. Ale w tym momencie, jak już znalazło te elementy, to zawsze na końcu sobie to inkrementujecie oraz dekrementujecie. Dekrementujecie wasze j i w ten oto sposób ono przychodzi zawsze na to miejsce dalej. To wcześniej, sorry. A potem inkrementujecie to wasze i ono przechodzi dalej, czyli na piąty. I iteracja numer 1 zaczynana jest od piątki i dziesiątki, a nie od początku. Czyli nie zaczynamy znowu od dwójki, a tutaj od dwunastki, tylko zaczynamy sobie od piątki, a tutaj od dziesiątki. I tutaj znowu znaleźliśmy ten element i znowu wykonujemy funkcję swap. Tutaj czy dziesiątka jest, czy spełnia nasze założenie, czyli jest
mniejsza lub równa 10. No oczywiście jest, bo jest 10 równe 10. Oczywiście, sorry, tutaj popełniłem błąd. Musicie mi wybaczyć. Oczywiście i szuka elementów, które są większe od dziesiątki. Więc piątka jest większa od dziesiątki, także nie wykonujemy tej funkcji swap, tylko lecimy dalej. Dwójka jest mniejsza od dziesiątki, także też to nie jest ten element. Czwórka też jest mniejsza, także to nie jest ten element i napotkamy dwudziestkę. Więc element, który zamieniamy, to jest 20. I teraz wykonujemy funkcję swap i nasza tablica w tym momencie będzie wyglądać, wynik pierwszej iteracji naszej tablicy będzie wyglądał w następujący sposób. W tym momencie podzieliliśmy sobie, teraz to jest to, co będziemy chcieli uzyskać na początku drugiej iteracji. Czyli to jest nasza druga iteracja, początek. No i potem robicie to cały czas analogicznie, cały czas pamiętając, że zwiększacie to wasze i o jeden większe od elementu znalezionego. Teraz będzie fajniej to pokazać, ponieważ wasze i tutaj zatrzymało się na 20 elemencie, a tutaj wasze j zatrzymało się na 10 elemencie. Także tutaj, teraz, w drugiej iteracji tego i nie zaczynacie od początku, tylko zaczynacie od elementu dalej, czyli zaczynacie od 19. A tutaj od 9. Oczywiście algorytm nie sortuje wam danych od malejąco czy tam rosnąco, tylko po prostu dzieli na te przedziały, jakie chcieliście. Tyle jeśli chodzi o wyjaśnienie, teraz czas na kod. Jeżeli chodzi o kod, to oczywiście zaczynam od załączenia mojego pliku studenci.csv. Będę miał tam wszystkie dane, z których będziemy wczytywać sobie oczywiście te dane i które będziemy po prostu dzielić na dwa podzbiory. Następnie w pliku flagapolska.cpp, czyli w tym głównym, tak jakby moim mainie, deklaruję sobie wszystkie biblioteki, których będę potrzebował, aby odpalić ten mój program. Są to takie jak iostream, fstream, string, sstream i cstdlib. Następnie deklaruję przestrzeń w NAS using namespace std, a następnie tworzę nowego structa student, który będzie miał pola takie jak imię, nazwisko oraz ocenę. Możecie to sobie porównać do obiektu na przykład w JavaScriptie. To jest generalnie to samo. Następnie deklaruję nagłówki moich wszystkich funkcji. Pierwsza to będzie wczytaj dane studentów, która przyjmuje parametry ścieżkę, przyjmuje tego właśnie nowo powstałego studenta, ten cały obiekt, ale to potem to zrobimy, oraz przyjmuje liczbę studentów, czyli tą wielkość tak jakby naszych danych, wielkość tablicy, można tam powiedzieć. Następnie deklaruję nagłówek kolejnej funkcji, jaką jest wyświetl, i to będzie funkcja po prostu do wyświetlania danych. Ona przyjmuje parametry, te nasze dane oraz wielkość naszych danych. Następnie deklaruję sobie nagłówek flagi polskiej, czyli tej naszej funkcji tak jakby dzielącej na te dwa podzbiory, i ona też przyjmuje trzy parametry, będzie to nasze dane, będzie wielkość tablicy oraz będzie ta nasza wcześniej wspomniana granica, dzięki której będziemy sobie dzielić te dane na dwa podzbiory. Następnie w mojej głównej funkcji main tworzę sobie tego mojego studenta o nazwie ST i przypisuję mu wartość 0ptr, aby tam żadne śmieci się nie zaleń. Następnie deklaruję sobie dwie zmienne, liczba studentów oraz separator. Ta liczba studentów, no to wiadomo, będzie ta moja długość tej tablicy, długość tych danych, a separator to potem się przyda w przyszłości, potem wam wytłumaczę. Następnie informuję użytkownika, że wczytuję dane i wywołuję moją funkcję wczytaj dane studentów. Pamiętajcie, że tej funkcji jeszcze nie stworzyliśmy, ona będzie dopiero stworzona za chwilę. To samo robię z wyświetlaniem danych, czyli po prostu daję informację użytkownikowi, że moje dane będą wypisane teraz na ekranie i wywołuję funkcję wyświetl, która też jeszcze nie została stworzona. Oczywiście przekazuję odpowiednie parametry do obu funkcji. Następnie deklaruję ciało funkcji czytaj dane studentów. Możecie sobie po prostu przekopiować wasz nagłówek z góry, ja po prostu to przepisałem. Czyli to samo deklaruję trzy zmienne, ich nazwy oraz ich typy. I teraz przez całą tą funkcję po prostu będę wczytywał dane i jest ta funkcja, po prostu wydaje mi się, że nie ma co jej omawiać z tego względu, że ja też za bardzo jej nie ogarniam. W sensie ogarniam, wiem co i jak co robi, ale specem od wczytywania danych z pliku nie jestem. Jakbym miał musiał powiedzieć co, dlaczego to wybrałem, to po prostu tego nie zrobię. A myślę, że to nie jest tematem tego odcinka, tylko liczy się ten algorytm. Także przejdźmy sobie od razu do definicji funkcji następnej, czyli wyświetl. I wyświetlam sobie wszystkie dane, które udało mi się wczytać z mojego pliku za pomocą funkcji wczytaj dane studentów. Tak jeszcze wracając, ta funkcja wczytaj dane studentów naprawdę nie jest trudna, jest banalna. Jedyne czego możecie nie wiedzieć to kilku funkcji, ale na pewno wpiszecie sobie w Google i wam to wyjdzie. Jeżeli chodzi o funkcję wyświetl, to ona ma tylko fora, który po prostu iteruje po każdym studencie i wypisuje podane wartości, czyli imię, ocenę i nazwisko. Następnie na ekranie pokazuję wam, że to działa. Tam wywaliło jeden błąd, ale to oczywiście musiałem go poprawić. Bez błędów się z moim pisaniem nie obejdzie. I pokazuję wam mój program, że wypisuje dane na ekranie, czyli dane zostały wczytane oraz zostały odpowiednio wypisane. Następnie deklaruję sobie ciało mojej funkcji flagi polskiej. W ciele tej funkcji deklaruję sobie kilka zmiennych, które będę potrzebował. Pierwsza to jest oczywiście i, czyli ten nasz lewy wskaźnik, czyli początek naszych danych, oraz j, to jest ostatni wskaźnik, czyli ten po prawej stronie, czyli koniec naszych danych. To, co pokazywałem wam w Paincie. Następnie tworzę pętlę, której głównym warunkiem jest to, że wykonuje się do momentu, kiedy i jest mniejsze od j. Wiadomo, że kiedy te wskaźniki spotkają się, to znaczy, że ta pętla już jest posortowana. No i to, co mówiłem w Paincie.
tworzę sobie dwie pętle while, które szukają mi poszczególnych elementów, czyli elementu od lewej strony większego niż granica oraz elementu od prawej strony mniejszego niż granica. Za każdym razem także muszę uwzględnić warunek, że i jest mniejszy od j. Ponieważ jeśli jest większe, no to pętla musi się zakończyć. Myślę, że działania tych dwóch pętli while nie muszę tłumaczyć, ponieważ jest to proste i tłumaczyłem to w paincie. Następnie tworzę sobie jeden główny warunek, który tak jakby no jest tym kluczowym warunkiem, czyli jeśli i jest mniejszy od j, to coś robię. To generalnie zamieniam sobie dane z i z dane z j, czyli to swapuję. Oraz pamiętajcie, że inkrementuję sobie moje i oraz dekrementuję moje j. No to jest spowodowane tym, że po prostu kolejna pętla nie zaczynała się od początku, tylko zaczynała się od danego miejsca, gdzie skończyliśmy wcześniejszą iterację. No i można powiedzieć, ostatni najważniejszy warunek tej pętli, tej funkcji, bo z pętli już wyszliśmy, jest taki, że musimy sobie zwrócić miejsce, od którego będzie nasz przedział. I zwykle to robię tak, że zwracam sobie ten pierwszy element z prawego przedziału. Tylko musicie tak jakby zrobić to na dwa warunki. Pierwszy jest taki, że jeżeli dana ocena jest mniejsza lub równa granica, to musicie zwrócić i plus 1. Ponieważ jeżeli zatrzymało się na dane, które na ocenie, która jest właśnie równa granicy lub jest mniejsza, to tak jakby zatrzymaliście się na pierwszym, na ostatnim elemencie w lewym przedziale. Dlatego musicie sobie zwrócić i plus 1. Jeśli zatrzymaliście się na pierwszym przedziale z prawej strony, no to wiadomo, zwracacie tylko i. No i teraz kolejna sprawa, jak to wypisać. Przechodzimy sobie do głównej funkcji main i do mojej zmiennej separator przypisuję sobie wynik tej pętli, tej funkcji, flagi polskiej. Oczywiście podaję odpowiednie dane, no i moją granicę, którą jest 10. To sobie ustaliliśmy wcześniej. Daję użytkownikowi informację, że teraz będą studenci z oceną mniejszą niż 10, mniejszą lub równą 10 oraz daję pętlę for, która wypisuje mi te dane. I teraz ważna rzecz. Ta pętla idzie od 0 do waszego miejsca, które zwróciliście z funkcji. Tylko, że nie równa, nie mniejsze równe waszego miejsca, tylko po prostu mniejsze. Ten oto sposób wypiszecie cały ten pierwszy przedział. Od 0 do ostatniej cyfry z prawego przedziału. Następnie przekleiłem wam, jak to się wypisuje, tam wiadomo kod i tam odpowiednie dane typu student.ocena, no i itp. Następnie daję informację, że studenci z oceną mniejszą niż 10 i po prostu dalej robię to samo. Tylko w tym przypadku iteruję od mojego separatora, tylko, czyli od tej liczby, którą zwróciliśmy, do liczby studentów. Czyli od początku prawego przedziału do końca prawego przedziału. Następnie pokazuję wam, że ten program działa, no i generalnie zamykamy program. Także w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Jak się podobało, to łapki, subskrypcja, a my widzimy się w kolejnym. Hejka, cześć!